Na początku używano wyłącznie drewnianych desek, noży lub podwójnych siekaczy z drewnianymi uchwytami do rozdrabniania mięsa i innych produktów spożywczych. Pierwsza maszynka do mielenia została wynaleziona w połowie XIX wieku w Niemczech przez Karla Dreisa, który z zawodu był leśnikiem. Marzył, by usprawnić proces mielenia mięsa. Ręczne maszynki do mielenia były jednym z najważniejszych urządzeń kuchennych bardzo długo, w Polsce do połowy lat 70., kiedy zakłady Mesko i Zelmer wprowadziły do produkcji maszynki elektryczne. Jednym z najstarszych i najdłużej produkowanych typów maszynki elektrycznej jest maszynka typu 86, wprowadzona przez zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego Predom Zelmer w 1976 roku. Maszynki elektryczne serii 86 w różnych odmianach i z różnym wyposażeniem produkowane były aż do końca lat 90. Oto maszynka typu 586, następca serii 86 i 186, nie różniąca się od nich konstrukcyjnie, poza zastosowaniem nowego typu wyłącznika i jego lokalizacją. W starszych typach maszynek wyłącznik umieszczony był w tylnej części obudowy. Jak jest zbudowana i jak działa taka maszynka, zobaczycie w dalszej części filmu. Oto napęd maszynki z silnikiem o zasilaniu sieciowym prądu przemiennego. Wielostopniowa przekładnia zębata zapewnia wysoki moment obrotowy, pomimo iż silnik ma stosunkowo niewielką moc. Ścisłe zazębianie się kół zapobiega poślizgowi nawet przy dużych obciążeniach, co przekłada się na wysoką sprawność układu napędowego. Oto napęd nowego typu maszynki. Również posiada wielostopniową przekładnię zębatą, lecz napędza ją znacznie mniejszy silnik, zasilany prądem stałym poprzez specjalny układ zasilający.